Mateusz, jak się czujesz po dłuższym czasie absencji w podcastynacji? To normalnie. Normalnie się czujesz z tym, że kupiliśmy drogi, dobry mikrofon, a ty w ogóle do niego nie mówiłeś. Bo on musiał nabrać mocy urzędowej. To nie jest tak, że można kupić sprzęt i bez, bezpośrednio go używać z kartona. Co niniejszym uczyniłam, tylko z innymi ludźmi. Nie przepraszam, ale dobrze, że w końcu Ty jesteś. To kolejny odcinek podcastynacji i dzisiaj postanowiliśmy trochę powspominać, bo w czasie pandemicznym to wspomnienia dobrze działają na człowieka, mam wrażenie. I będzie to temat, który dotyczy, myślę, prawie każdego. Oprócz tych, którzy piją herbatę, czyli kawy. W sensie można pić herbatę i kawę jednocześnie. Czyli moja teoria na początku, czy zdanie zabrzmiało dosyć niefortunnie rozumiem? Wykluczająco. Kawa nie wyklucza herbaty. Jak to kiedyś mi ktoś mądry powiedział, ale to było powiedziane w innym kontekście nieco. Żeby życie miało smaczek, chodzi o to. Jesteśmy ciekawi, jakie wy macie relacje z kawą, bo u nas to taka ewolucja trochę zaszła, można powiedzieć, i teraz będziemy sobie wspominać nasze początki, ale jednocześnie, kiedy my będziemy mówić o tych naszych początkach, to. Tak myślę, że może też sobie zaczniecie wspominać dzięki czemu potem wspólnie będziemy omawiać te kawowe sprawy. No to Mateusz powiedz mi, pamiętasz kiedy pierwszą kawę wypiłeś w swoim życiu? Dokładnie nie wiem kiedy to było, ale y, mogę sięgnąć pamięcią, gdy byłem jeszcze malutki i wiem, że zdawało się podpijać mamie kawę taką z mlekiem i z cukrem, po prostu z kubka. Więc to nie była moja kawa na własność, <głos》>, zrobiona dla mnie, ale już Pierwsze smaki kawy wtedy były obecne. Tak samo potem jakaś kawa się przewijała w jakichś cukierkach kawowych, a wiadomo, jak ta kawa w cukierkach kawowych e, i czasami smakuje bardzo sztucznie, więc to no, ciężko nazwać kawą prawdziwą. A tak naprawdę, kawę zacząłem pić, gdy e, zacząłem też przy okazji dość mocno grać w gry. E, długie siedzenie przed komputerem i ogólnie bycie na nogach powoduje zmęczenie, a jak. Chcesz przedłużyć nie zmęczenie, a właśnie tą energię potencjalnie, jakby w sobie, próbując trochę oszukać organizm, no to szukasz jakichś rozwiązań. Energetyki wtedy to, to była jakaś chyba nisza w ogóle, że coś takiego istnieje. I poza tym były bardzo cukrowe i smak był bardzo paskudny, jakiś rozpuszczalnik czy coś. No więc, pierwsza kawka to, to była rozpuszczalna. Często jakaś może wyglądała trochę jak pokruszona czekolada te kawy było gdzieś około półtorej łyżeczki, pamiętam, coś takiego, do tego cukier wchodził, też pewnie około dwóch łyżeczek płaskich. I oczywiście jakaś śmietanka, potem już nie było znaczenia czy śmietanka czy mleko, le było zabielone. No i tak to się jakoś chłeptało, takie kawy. I miałem taką tendencję, że kubek był już raz z kawą, to ten kubek już był zużyty, więc drugi kubek wchodził i potem wchodził trzeci kubek. I potem kubki się kończyły, ja musiałem nosić do kuchni taką warstwę kubków, na przykład z dłucha w trzech dni, no tak już bywało. Bo w kuchni brakowało kubków. No właśnie w kuchni, My tego, jak się skończyły naczynia, musiałem przynieść do mycia. Ja chyba miałam podobne wspomnienia, jeśli chodzi o początki z kawą. Nie wiem, czy były cukierki kawowe, ale kawa zawsze wydawała mi się takim napojem dla dorosłych, oczywiście. Zaczynałam jednak mało dorośle, teraz mi się wydaje, bo właśnie też kawą rozpuszczalną. Nie, żeby rozpuszczalna nie była dla dorosłych, ale po prostu w porównaniu z tym, co piję teraz, no to rozpuszczalna była bardzo taka y, zachowawcza, z mlekiem, oczywiście. I to było takie jeszcze, w sumie, czasami mleko z kawą, a nie kawa z mlekiem. Ym, I tak naprawdę to. Myślę, że to trwało wiele, wiele lat. Przypominam sobie, że chyba dopiero na studiach zaczęłam pić czarną kawę, taką sypaną, tak mi się wydaje. Nie mogę sobie przypomnieć momentu, w którym faktycznie sypana wjechała do mojego życia, więc mogę śmiało założyć, że musiało to być jakieś takie płynne. Nie było to taką chwilą, wow, bo takie chwile, wow, podobno się zawsze pamięta, ale tak czy siak, zawsze też wjeżdżała ta kawa, jeszcze cały czas z mlekiem. Nie było to już, co prawda, tam. Mleko z kawą, ale pół na pół się jeszcze zdarzało i fajnie jak to było na przykład mleko 3-2, no bo tłuściutkie wiadomo, więc ten smak był taki, tak potrafię sobie jeszcze przypomnieć tą kawę premium na przykład pitą z babcią w takim kubku, który trudno mi będzie opisać przez mikrofon, więc darujmy sobie to. Taki przydymiany z grubego szkła czy z takim koszyczkiem? Mógł być też i taki. Nie, z koszyczkiem właśnie nie, bo już te kubki gdzieś tam wraz z Perelem się pożegnały z, z domami, mi znajomymi. Ale chodzi o te kubki takie, może widziałeś u mojej babci, że one są na dole wąskie i takie rozszerzane delikatnie u góry. I tak pamiętam właśnie, że to w nich taka wasypana lądowała często, ale to właśnie jakaś tam prima była. Jak było dobrze, to premium, e, czy bo żółta na przykład. No, generalnie sep sypana, tak? Sypana. A teraz wiemy, że tak naprawdę w tej sypanej może być wszystko, w sensie zmielonej. No najbardziej mi się każe taka robotnicza kawa prima w przedmianej szklance z arkopalu, takiej niskiej. Taki szlam pływa lekko i często gęsto tam majster lubią sobie wsypać pół cukiernicy do tego, żeby latać szybciej na budowę. No, mi się to też takie... Też zaw... takie piłem. Mnie się też zawsze wydawało takie, no odrzucające bardzo te fusy na dole. I jak to wypić, żeby tych fusów ze sobą nie zaciągnąć, dlatego lubiłam też rozpuszczalną, bo tam się wszystko na dole rozpuszczało, jak sama nazwa wskazuje i nie trzeba było potem się martwić, że coś wyląduje w zębach, a nie raz potem te fusy zleciały, no ale dobra, to już było tak oko bliżej do, do dorosłej kawy. Nie wiem, nasypano kiedy się przerzuciłeś, jak zabrakło rozpuszczalnej, czy, czy jak to wyglądało? Pierwłaśnie przeszkadzały mi te dryfujące fusy, potem jakoś chyba, nie wiem skończyła rozpuszczalna i po prostu przyszedłem na kawę sypaną. Próbowałem ją potem zabielać, ale tak to dziwnie wyglądało jak te czarne fusy na tym zabielonym zabielonej za substancji pływały, więc zrezygnowałem z zabielania tej kawy i po prostu wie, jak jakieś eksperymenty z cukrem były, a potem po prostu zwykła sypana, i ja... stwierdziłem, że pije kawę bardziej dla efektu niż dla smaku. I już nawet jak jakakolwiek to była kawa, byle miała jakąś kofeinę w środku i da radę wymieszać, trochę odczekać, bo ja nie lubię w rządku pić ani takich bardzo gorących napoi, więc to jest dla mnie na plus, bo wtedy te fusy zaczną już tam pędzić na górze i spadać na dół i wtedy jest ten wywar bardziej klarowny i się lepiej to pije. No i taka kawa zawsze wjeżdżała, różnej jakości jaka była. To ja tego nie mam w swoim doświadczeniu, żeby to była słodzona kawa. W ogóle ym, kiedyś wiadomo, się piło herbatę z cukrem, ale jak już ten cukier z herbaty wyleciał, to, to do kawy już nigdy nie wsypywałam. Musiał to być przełom, co? Że jak, jak przestała kawa być zabielana, bo to faktycznie zmienia na maksa smak, ale wydaje mi się, że jak już się zacznie bez mleka kawę, to dopiero się czuje tą gorycz dorosłości. Dorosłości? Zależy, mi, Kto, co... Kwalifikuje jako picie kawy, bo czasami niektóre, niektóre potencjalne kawy są bliżej deseru niż faktycznie czyste, czystego roztworu. Też pomyślałam o swojej kofi. Dokładnie, tam może być nawalone, nawalone mogą być kulki lo, jakichś lodów, wystające pomarańcze, jakieś bite śmietany na tym, jakieś rurki, pianki. tkane pijanki, jakieś posypki. I jakieś różne syropy, amaretto, jakieś karmelowe, czekolada jeszcze, albo czekolada jeszcze z tym i tam tej kawy, to jest tak pół filiżanki espresso, o ile tam jest i to jest no taki półlitrowy gar i to już, to ma po prostu, nie wiem, tyle kawy, co powiedzmy polewa na jakimś torcie kawowym, powiedzmy, że to tylko tak mm -hmm. zajeżdża kawą może lekko, jak się wczujesz, ale żeby to miało funkcje pobudzające, to może mieć, ale ilości cukru, a nie dla ilości kawy. Jak pomyślałam o czasach, kiedy już piłam czarną kawę, to zaraz mi się skojarzyło, że to miało zawsze dobry efekt, jeżeli chodzi o, o to, co nazywasz y, podstawą sukcesu. Czyli można iść do toalety od razu rano i nie ma problemów potem. I też pobudzała przed treningiem, a że ja dosyć jeszcze w liceum zaczęłam biegać, no to gdzieś tam potem ta kawa chyba też zaczęła mieć z tym takie pozytywne konotacje, że można mieć kopa takiego dobrego dzięki temu. Ale no, czarna kawa to faktycznie był już taki przełom, że się nie wróciło do tej mlecznej, bo ty też nie wróciłeś już. Nie, ale miałem jakieś takie um, epizody typu, a przypomnę sobie jak smakuje kawa e, z mlekiem. I tak stwierdziłem, że nie. To, to nie jest to. W sensie nie to, że wylałem to do, do zlewu, tylko no, wypijałem tą kawę, ale stwierdziłem, że nie. To, to jednak nie. No bo wiadomo, smak się z, z, z jakiś czas zmienia i coś tam przy, nie, nie, nie smakowało. Może e, potem zacznę smakować. Nie, wykluczone. Ale przy, przystałem przy tej klasycznej formie, czyli bez żadnych dodatków. Do tej pory można przecież sobie, nawet jakbyś już tak bardzo chciał w kawiarni, o ile kiedyś będą znowu otwarte, zamówić na przykład latę. Tylko jak ja słyszę latę, to ja już wiem, że ja będę musiała lecieć gdzieś, więc mój organizm na przykład bardzo szybko się odzwyczaił od ilości mleka bardzo sporych, które pochłaniałam, co niestety się bardzo źle odbijało na mnie. No i całe szczęście już właśnie teraz każde latę sobie tam bez żalu omijam akurat. Dlatego nadszedł czas, kiedy można było dalej zgłębiać kawę i, i zaparzanie jej, ale do tego była długa, długa droga, która nas oboje wiodła przez na przykład różne zakłady pracy, w których to no, różna kawa bywała. Mateusza pierwsza praca, bo już byliśmy wtedy razem, kojarzyła mi się z tym, że mówił, że w jednej ze swoich prac pije bagno. I tak za bardzo nie wiedziałam o co chodzi, więc znaczy, teraz już wiem, więc teraz odpowiem Mateusz wam. Tak zwany szlam, bagno, o, jakkolwiek szlam, szlam. No była to kawa po prostu nie wiem jakiej jakości, ale tak zmielonej kawy to chyba nie widzieliście. To po prostu jak pył. Jak, Czuję jakbym podrzucił to, to po prostu w powietrze i buchnął zapalniczką, to by wybuchło tak. Uff. Się podpaliło, jak nie wiem, jak pyłem trocinowym by się sypnęło. To właśnie ta kawa była bardzo mocno zmielona i taka zalana, bulgotała na wierzchu. Kubka nie wyglądało to zachęcająco, no ale wiadomo, jak to kawa była z jakichś tam ziaren, i miała swoje właściwości Niektórym wykręcała wątrobę, czy coś jakieś z gagi mieli. Nie wiem. Ja jestem w stanie dość dużo na żołądek przyjąć, więc raczej mi to nie szkodziło. Znaczy, może się okaże za parę lat, ale. No ale to nie, jest była, git. nie była to kawa z automatu, tylko po prostu mieliście taką w workach. Nie, tak? to mi nie to był, było parzyć. To było gdzieś wsypane do takiego wielkiego słoika, tak? No mm -hmm. się odkręcało. Wsypujesz ile chcesz, zalewasz, pozdrawiam. No, a w innej pracy na przykład, yy, chociaż ja może też bym wróciła do mojej pierwszej, to robiłam sobie zawsze rano z koleżanką, zaparzyłyśmy taki dzbanek z Ikei kawy, taki wiecie, że tam się bez fusów generalnie ta kawa wychodziła no bo wiadomo się zalewało i potem tak psz, pokazuję, ale nie wiem wiecie o co chodzi, można było wtedy bez, bez fusów mieć kawkę i to bardzo dobrze działało o 7.15 na dyżurze w Kazacie na przykład, chyba mi się raz zdarzyło właśnie taki dzbanek załatwić i gdzieś tam kawa po bokach leciała, czasami się zdarzało, że ta kawa z tego dzbanka towarzyszyła jerbie która też stała obok, bo zdarzało mi się zapijać jerbę kawą to nie jest coś, czym można i powinno się chwalić, yy, ale o może innym razem albo jak nam ten podcast wyjdzie za krótki, to się rozwiniemy. W każdym razie potem, kiedy zmieniałam pracę, no to trafiłam do miejsca, gdzie były automat do kawy. Za darmo ta kawa. Koszt był taki, że można było zachorować. Ja akurat nie zachorowałam, ale słyszałam opowieści o wrodach żołądka powodowanych tą kawą różnie bywa, jak ludzie często gęsto roz, rozpoczynają dzień od kawy na czczo, no to nie jest chyba coś, co by twój żołądek chciał przyjąć na, no, od razu, tak? Chcesz no i... pierwszy bić szklankę wody, potem już tą kawę? No kwestia też ilości podejrzewam, że to tak też działa, że myślisz, że to jest darmowe, więc ogólnie możesz tam, wiesz, lecieć, a tam też była z mlekiem, w tym sensie, że pewnie był tam proszek w tym automacie, więc można było sobie tam z proszku mleczko do tej kawy i mm, ałała... To mleko w proszku, czy tam ta śmietana też, to jest coś zabójcze. Też miałem jakąś tam śmietanę skądś, taką właśnie um, w proszku. Straszna chemia, ale potem słyszałem, że ludzie to jedli, tą samą w tak, proszku. Ty nie robiłeś tego? Nie. Patrz, czegoś nie robiłeś, no. To jest Czyli dziwne. smakowała mi, nie podeszło mi to. Nie, niedobre. że bardziej mi smakują to takie tubki słodkie z mlekiem, takie mleko kandyzowane się nazywa. Taki tucek no. aluminiowej jak pasa do zębów. Ale chyba to nie jest kandyzowane. Kandyzowane słodkie. mogą być owoce, wiesz, wtedy są takie napęczniałe i słodkie. Takie. A herbatę granulowaną, taką słodką? łyżeczkami jadłeś? Trochę, ale też takiego. Nie? Też nie? Jezu. A to jest sam cukier generalnie, więc dlatego to pewnie tam łyżeczkami ja mogłam jeść. E, e, jak to miały takie saszetki z witaminami do dzieci? Wybowit? O, to ja No. Rzeczy, które można zjeść jako półprodukt. Możemy kiedyś też o tym opowiedzieć. Mleko w proszku działa trochę dziwnie. Znaczy może działać dziwnie, nie na niektórych. Ja z korpo kawy w sumie szybko zrezygnowałam. No i nosiłam ze sobą taką zwykłą, ale wciąż sypaną. Więc jak MK Premium wjechała na przykład tutaj, nie robiąc wielkiego product placement, to, to ja się cieszyłam, że mam w sumie... Ważne, żeby była, nie? Żeby była ta, a nie taka automatowa. Ta automatowa kawa... Yy taka typowo klikasz i masz kawę i tam była właśnie wersja z tą magiczną śmietaną, która często się tam brylowała też, no to po tym nieźle nie, nie kichy skręcało, więc lepiej było pić czystą, taką bez żadnego magicznego dodatku. Czystą mówisz? Czystą kawę, tak. No oczywiście poszła jej na rusztowanie, nie? No i taka kawka zwykła, jak najbardziej ta Tomatu była do, dość smaczna, bo to dostarczało tam chibo chyba, więc no to nie jakieś tam najgorsze jakości. No i pewnie swoją nosiłeś też. I tak, miałem, miałem trochę swojej kawy. Była to kawa jakaś, pierwsza, miałem jakąś chyba e, lawacę, coś takiego. No to chyba całkiem tak ten... No potencjalnie wyższa kawa, że lawaca, to tam nie wiadomo co to jest, ale no to nie, to nie do końca tak i to była ta kawa już zmielona z góry i ona taka nie wiem jakiś dla mnie za bardzo kwaskawy smak. W ogóle teraz odbieram kawę e, rozpuszczaną bardzo, jako bardzo kwaśną. I w sumie chyba jak miał rozpuszczalną pić, to faktycznie zalabiłbym ją mlekiem, żeby zabić jakoś zagłagodzić ten smak. Poza tym powinno się pić ponoć kawę z mlekiem, gdyż jest bardziej łagodna naszego żołądka. Tak, gdzieś też czytałem. Czy to jest prawda, że nie? Nie wiem. Nie pijemy i nie smakuje <grych> mi. Mm -hmm. To jest mój wybór. Tak samo kawa już taka, która jest wcześniej zmielona, też dla mnie jest trochę zbyt kwaśna. A to to wiążesz, tak? Wcześniej zmieloną? W tym sensie, że to już, już tak, tak pakowane no, się. Nie, 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 taką to, już, to, to, to jest elegancka kawa. taka, taka która była przechowywana niby. Mówisz, o to, fajne, super jest, i tam w każdy procent będzie ci chwalił, że to jest o, super, nie wiadomo jakie, bo to jest próźiowe pakowane. Faktycznie jest to twarde jak cegła, póki nie otworzysz, ale nie wiem, nie przekonujemy już tak powoli. Jeszcze wypiję, ale no to nie jest to. Kolejnym przełomem, myślę, w, w naszych obu życiach było kupienie w Lidlu ekspresu ciśnieniowego. W ogóle jak kiedyś słyszałam ekspres ciśnieniowy, to sobie ja myślałam, o wow, ale to musi być w ogóle nie, nie dość, że drogie, dwa, że jakieś takie super, dające taką przepyszną kawę. Nie pomyliłam się, chociaż z tą ceną to nie ma, no teraz, ostatnio widzieliśmy ten sam ekspres chyba na przecenie Wildu za 200 zł, 199? Nie, 270 chyba. A my też za tyle kupowaliśmy około. Jakoś tak. I my kupowaliśmy to 3 lata temu, czy cztery. Albo nawet tyle, że już naprawdę nie chcę liczyć, żeby się nie okazało, jak to było dawno, ale nigdy nie wylądował na gwarancji yy, i dzielnie nam służył. Yy, zaraz powiemy, do kiedy nam służył. To naprawdę zmieniło też wymiar tej, tej kawki, bo w ogóle Mateusz potrafił zrobić tak, że on, on w ogóle tak idealnie mieli kawę. Ja tego jeszcze nie umiem, chociaż mnie uczył i wiele razy mi pokazywał, no ale to kwestia pewnie practice, practice. I jak on mieli tą kawę i umiał ją tak w ogóle do tej kolby wsadzić, że wychodziła taka pianka... Ale taka pianka, że w ogóle nikt takiej nie umiał zrobić. Mi czasami jak wyszło, to w ogóle szłam do niego, wiecie, jak po prostu w glorii chwały pokazać, jaką piankę zrobiłam. No ale u mnie to było święto, a u niego akurat codzienność. Więc wiedziałam, że jak Mati robi kawę z ciśnieniowego, to będzie odjebana pianka po prostu na 100%. No i to było coś, co sprawiło, że ja zaczęłam trochę bardziej wybrzydzać. W tym sensie, że ja już zasmakowałam tej kawy. I okej, okay, no ktoś mi zrobi z fusami, spoko, nie ma problemu, wiadomo, no tam w gościnie się nie wybrzydza i to jest miłe, że ktoś ci robi kawę i daje ci, co masz, co ma najlepsze, ale wiedziałam właśnie, że najbardziej lubię to, co mamy w domu i to było takie super, że w sumie w domu możesz mieć najfajniejszą kawę, jaką znasz. Koniec wywodu. Koniec <gry> wywodu, no tak, ten ekspres, który dorwaliśmy. Z tym pogooglowałem, że to ponoć robi delongi dla, dla Lidla, chyba, więc, bo tam jakieś kolba czy coś w tym stylu elementy się zgadzały. Więc nawet jakby coś walnęło to da, da się to zamówić w części, więc to jest coś spoko. Że nie jest od razu cały grat i trzeba reklamować i u buga, No chyba, że faktycznie wewnętrznie coś się popsuje, no to nie mamy wyjścia. Ale przetrwał gwarancję, jeszcze jest sprawny, ciśnie, mimo już, że już się wyślizgały przyciski. Ciśnię, ciśnieniowy. Ciśnie, ciśnie, ciśnieniowy. Ciśnie, ciśnieniowy. Co zwykle kolbowy, kolbowy, po prostu. Tam potrafi spinać mleka, spinałem parę razy mleko, ale to tak fancy, żeby po prostu zobaczyć, czy, czy to faktycznie daje radę, i no tak się pobawić. Bo ten dysz, dysze trzeba, trzeba czyścić i tak sobie z mlekiem nie piję. Co raz zrobię, pół kartona zagnię w ludówce, bez sensu. Więc po prostu zwykłe przelewanie tkawy tym automatem przez kolbę. I elegancko to szło. Trzeba to trochę czyścić, wiadomo. No i nie odwracajcie tego pojemnika do słońca, tego pojemnika z wodą, bo tak. sobie zazielenie już raz z tym walczyliśmy, na szczęście skutecznie. Kolejnym ekspresem, który zagościł u nas, to było dla mnie totalnym zaskoczeniem, ale takim, że, że totalnie zaskoczeniem, <laughs> był ekspres ciśnieniowy, z nie, ekspres przelewowy z OLX za 30 zł. No to już opowiedz tą historię i dlaczego w ogóle mając tak wspaniały ekspres ciśnieniowy z Lidla zapragnąłeś przelewu? Trochę leniuszek, poza tym ja tak że dążę do automatyzacji i ja bym chciał po prostu iść mieć kawę. A to potrafiło zrobić dużo kawy do jednego zbiornika naraz? No wiadomo, trzeba to w rzucić tam filtr, zmienić kawę, wsypać tę kawę do filtra, zamknąć to wszystko, wlać wodę i no to zrobi kawę i podgrzewa, tak? Tak prosty, najprostszy ekspres przelewowy, który istnieje. Można zrobić herbatę w tym. No i on w sumie długo się nie cieszył powodzeniem, bo okazało się, że na jego miejsce wjechało coś bardziej. Ten został wyparty przez coś bardziej zautomatyzowanego, ale jeszcze to nie jest moja finalna forma, <grytanie> do której zmierzam. Taki fajny też eks ekspres przelewowy, Filip e, coś takiego montuje. Z wbudowanym młynkiem na dwa rodzaje kaw. Widać, się z lewą kawę wybrać. Prawą kawę wybrać lub miks tych dwóch, wybrać stopie mielenia, wrzuca się filtr, wlewa się wodę do środka i ma timer, można ustawić godzinę, na którym, o której ma się zrobić kawa. Więc jak przygotujemy te wszystkie czynności, czyli wlejemy wodę, wrzucimy filtr, no to i nastawimy godzinę, to rano, powiedzmy o siódmej, sam zmieli kawę i zaleje, mamy świeżą kawę i podgrzewają ileś tam czasu, do dwóch godzin nawet, jak ktoś lubi tak długo podgrzewaną kawę. I wychodzi całkiem z można zregulować ile tej kawy, ile porcji, wszystko. No taka półautomatyzacja. I tym samym oboje jesteśmy obudzeni, bo Mateusz jest obudzony kawą, a ja mam zawał po prostu, bo czasami mnie przestraszy ten ekspres i może wiem, że za parę minut będzie mielił, więc sytuacja win-win można powiedzieć. Ekspres jest z drugiej ręki, więc można sobie tam wyszukać po promocji takie cuda, które tam właśnie potrafią zmieszać dwie kawy. A jakie są zalety, w sensie przewaga przelewowego na przykład nadciśnieniowym dla ciebie? Ilość. Ilość, okej, okay. bo myślałam, że może esencja, czy cokolwiek tam Cię w tym ekscytuje. Jest, jest mocniejsza kawa, z, na pewno z przelewowego, ponieważ kawa ma wtedy dłuższy kontakt z wodą, jak przez filtr przelatuje, więc kawa jest, napar jest mocniejszy, więc ja nawet, pomijając, ja lubię dużo kawy pić, więc ten napar, który ustawiam tam, to tak na jedynkę, tam jest stopień ilości kawy, 1, dwa, trzy, więc ustawiam na jedynkę bo tego jest dość dużo, no jak się okleję tak trójką, bo to mierzę na filiżanki, to jest zbyt dużo, po prostu potem mi okoloto, <grym> to jest za dużo. No, ale dosłownie może okolotać. Pamiętam jak po porodzie długo nie piłam kawy, ale kiedyś był taki już naprawdę kryzys, że mówię do matusza, weź mi zrób. I on mi zrobił właśnie ściśnieniowego, ale takie wiecie, że no dwie kolby w jednym kubku, to tak dosyć srogo było, o Boże, ale byłam pobudzona. Tylko to jest takie niezdrowe pobudzenie, no bo kawa tak naprawdę... Nie pobudza, nie? Tylko działa na te receptory, które odpowiadają za zmęczenie, czyli tak w sumie blokuje, bardziej blokuje ci zmęczenie, niż cię pobudza. No, słyszałem takie stwierdzenie, że kawa pogłębia stan, w którym się aktualnie jest. No to ładne, może tak być, ale zmęczenie ci pogłębia? Też, bo to tylko na chwilę, a potem tak, padamy. Więc jak nie wiem, jak coś robisz szybko dużo i wypijesz kawę, to dalej, wiesz, to napędza ten cały motor. Co robisz. Robisz szybciej. A I... wiadomo, szybciej, szybciej się coś udaje, napędza się sukcesem i zapierdzielasz na 200%. Tak Elikcji też może być. może prostu. być. No i ostatni już przełom, który od kawy rozpuszczalnej z mlekiem yy, czy mleka z kawą rozpuszczalną doprowadził mnie do tej chyba póki co, naj... jak na razie, a nie póki co, bo to rusycyzm przecież, finalnej wersji tego, co będę piła. To jest prezent, który dostałam na święta, czyli Aeropress którym się zajarałam już bardzo dawno temu, bo słuchałam pewnie Owsiany w podcaście i potem poczytałam o tym. No i, i pomyślałam sobie, że kiedyś tak, kiedyś będę miała. No i dostałam od gwiazdora yy, Mikołaja Mateusza taki aeropress, który można wziąć ze sobą na przykład w góry, bo to jest tak skonstruowane, że to w zasadzie są plastikowe części. I można wziąć ze sobą termos, już nie z kawą, ale z wrzątkiem i mieć tą kawkę świeżo zaparzoną właśnie, powiedzmy, podczas wędrówki w góry. No i jakkolwiek to wyobrażenie na mnie dobrze działa, tak przecież taką samą kawę można sobie zrobić w domu. No i okazało się, że Aeropress potrafi zrobić chyba naj, najsmaczniejszą kawę, jaką piłam w ogóle, bo on tak wspaniale w ogóle wyciąga esencję i tak wspaniale wydobywa w ogóle tą kawę, jaka ona jest. Że my już tak potrafimy trochę też wybrzydzać, bo właśnie na kawie to, no już kupujemy sobie lepszą, oszczędzamy na innych rzeczach, a na kawie to tak nie za bardzo. Jak tam jest jakiś aromat, tam nie wiem, karmelowy albo kokosowy, albo tutaj ta jest z Wietnamu, a ta jest z Głatemalii. To już wiemy, która nam bardziej smakuje i w ogóle. I myślę, że jakbyśmy zrobili taką zalewaję, to byśmy tak nie do końca mogli to odczuć. Jaki ta kawa ma potencjał, a taki aeropres, no to tam trochę jej daje, nie? I potem dzięki temu tak nam daje i my mamy taki lepszy dzień, bo pijemy dobrą kawę. No ten agropres to tam potrafi trochę tamten jak on cię kontaktować. Niż więcej niż ten twój przelewowy potrafi. <grych> no w sensie, że ten, do niektórych kaw przydałoby się albo wypadałoby użyć innego sprzętu, niż po prostu zalać to wrzątkiem. Jesteśmy w stanie więcej wycisnąć ze, danego, ze danej kawy, tym bardziej, że no, jak. Ta kawa trochę kosztuje, no to tak zalać, to tak nie wydobędziemy tego. Tym bardziej, że też stopień mielenia jest istotny i uklepywanie tej kawy, o i dużo tego. Co tam jeszcze jest? Kawa po turecku, ludzie czasami mi to myślą, że to jest zalewajka. Kawa po turecku, tak jak sobie zobaczycie nawet na Google, to tak się w gorącym piachu robi. To jest bardzo efektywne. Takim jakby czajniczkiem specjalnym, chyba jakiś mosiężny wygląda chyba i coś tam jest kutowane na tym gorącym biachu, zalewane. I mamy espresso. Ogólnie espresso jest podstawą. Sam espresso też pijałem, chociaż nie za bardzo jestem fanem, bo tam trzeba przypłukiwać jakoś coś tam, te wody, jakieś ciasteczko. W generalnym ciasteczko pierwszy chodzi, potem żeby te kubki smakowe przepłukać na wodę. Nie, no, ja wiem, że tam piję, tam kawę. To jest ciap. kwaśna chyba, co? No jest, no bo to jest esencja. No Dlatego właśnie. Americano to jest chyba moja ulubiona. Mm -hmm. Czyli po prostu espresso z wodą. I to jest takie najbardziej przystępne. I jeszcze oprócz tego amerykańskiego cuda z tłokiem wielkim i wymiennymi filtrami, jeszcze jeden sprzęt pominęłaś. Kawiarkę. Kawiarkę, makinetkę. Oj, tak, to też nam się udało w ogóle z drugiej ręki dorwać. Jak ona się nazywa włoska firma? Hmm. Blachietti. Bialetti. No, ale kawiara to potrafi dać do pieca. Bialetti Venus 10. O, taka mm -hmm. pulitrowa, wielka. Bo mamy taką małą. Potem pożyczyliśmy od moich teściów taką średnią. A potem już się przestaliśmy z tym pierdolić i kupiliśmy taką ogromną. Ale dla mnie czasami to jednak jest, dla mnie się to podoba, ale jednak czasami za mocno. Yy, tak. Potencjalnie skręcenie kawy w machinezce, czy też kawiarce jest dość proste, w sensie technicznym, że tam wsypa wsypujemy, nie uklepujemy za bardzo tego yy, zmielonego ziarna. Zalewamy wodę pod, pod ten zawór bezpieczeństwa no i dawaj na gaz. To nie tak do końca, ponieważ łatwo przedobrzyć i spodziewać, że ta kawa za długo się podgrzewa, wtedy się jakby przepala i to nie jest dobre. Nie, nie wpływa to dobrze na smak kawy. Tym bardziej, jak mamy kawę jakąś aromatyzowaną, która ma delikatniejsze nuty, może po prostu to zabić. Tak, przykryjemy. No my w ogóle Aroma możemy w tą kawę zabić, y, zmarnować, bo jeżeli uklepiemy to za mocno, co mnie się zdarzyło co najmniej dwa razy, no to ta woda nie ma jak się przebić do góry. Jest kicha, nie ma kawy. Jeśli chodzi o makinetkę właśnie, to pamiętam kiedyś nie było prądu, w związku z czym ciśnieniowy nie miał szans zadziałać. Nie miałam jeszcze aeropresu, który by zadziałał, bo to jest ręczne wyciskanie przez tubę. <laughs> Ale ciśnieniowy nie działał, trzeba było na gazie sobie zrobić y, kawkę. To miało coś w sobie takie, z takiego rytmu slow trochę. Bo tak myk, myk, tu kolba, ciach, a jednak nad tą yy, makinetką to trzeba było tak które poczekać, nic nie robiłam w międzyczasie, więc w ogóle się tak zatrzymałam, to sobie spojrzałam, tu jakiś film o zwierzątkach leciał w telewizji, tu coś. I, I tak pamiętam właśnie to jedno parzenie kawy, że tak mi zapadło w pamięć właśnie tą makinetką, więc dla odmiany warto sobie czasami coś takiego myślę strzelić, ale... Ja jednak z makinetki to tak rozcieńczana jeszcze wodą. Ty to ja wiem, że petardy lubisz, ale no ja tak po nierozcieńczonej z makinetki to bym mogła kurde biegać całą dobę. Makinetka się świetnie sprawdza w jakichś przyczepach kempingowych, kamperach. Ludzie polecają właśnie, żeby na gaz na palnik wrócić tam, to mhm. najlepiej wychodzi. i niektórzy kombinują, jak wrócić ekspres ciśnieniowy do kampera. No, no bo to tam półtora tysiąca watsów powiedzmy wciąga, mhm. a może i lepiej. No to tak trochę problem. No jasne. A tu. Panie, kup makinetkę, zawsze jest, kup makinetkę, jest gaz, wrzucisz, będzie już na kawka. No i to jest mm -hmm. takie dobre rozwiązanie. Podróż, gdy mamy dostęp do gazu. Jest ok A w podróż typowo Aeropress Go mamy wszystko pod ręką, nawet są te specjalne młynki takie mini, które mieszają się nawet w ten aeropress do środka, więc jest mega pakowne. A tak to to... Co tam lubicie parzyć? No, ogólnie z tym wiadomo, że nie trzeba mieć aeropresu, i tak jak mnie już podsumowano, nieraz można sobie w termos po prostu kawę zaparzyć i mieć od razu, ale to jakby nie o to chodzi, czajcie, że po prostu świeżutkie coś się ma, już wypite, zresztą raz się posmakuje takiej kawy i bardzo się ich chce. Jeżeli się lubi oczywiście kawę, bo jak teraz mówimy do kogoś, kto uwielbia herbatę i sobie nie wyobraża w ogóle kawy pić, no to okej, okay, nie ma problemu. To nie, nie. pewnie nie będzie podzielał tego entuzjazmu. Ja bym jeszcze dodała, że. No, też zaliczyliśmy dzięki przybyciu ekspresu ciśnieniowego do naszego życia z Lidla to, że zaczęliśmy mielić kawę też. Chociaż wiem, że podobno taki młynek, ten mechaniczny, no to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo można mieć jakiś tam inny, żeby tych ziaren nie łamać, tata ta, ta, ta. No jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Ale yy, no już jesteśmy na tym, że wiemy, że lepiej smakuje kawa, która jest właśnie zmielona, bo nie witrzeje a taka, która jest w opakowaniach w sklepie. Już zmielona, no to oczywiście jest bardzo wygodna w użyciu, no ale nie wiemy, co tam naprawdę było zmielone. I oczywiście nie, nie chodzi o to, że tam mogą być kości, nie wiadomo, co i wszystko, no ale kurz, nie no przesadzam, wiadomo, no ale nie wiemy, jaka kawa tam naprawdę jest, jaki jest gatunek. Może być napisane tak, a może być jakaś tańsza. No nie wiadomo, nie wiadomo, nawet droższe kawy to zawsze szukam chociażby ziarnistej, gdyż y, widziałam takie porównanie, że zmielona kawa, to jakbyśmy kupili już y, obrane pokrojone jabłko. Obrane, pokrojone jabłko, które postawimy na talerzyku, po pewnym czasie zaczyna się robić ciemne, utlenia się. Tak samo robi się z kawą. Jeśli zmienimy kawę i ona stoi, no to się utlenia, a w ziarna to jednak to jest zamknięte. Samo jabłko, jak jest zamknięte całe, ma tą jakby osłonkę swoją, pierwotną, skorupkę, tak? No to jest ok, to w środku trzyma ten cały aromat, esencję i wszystko. I dopiero gdy to kruszymy i parzymy na świeże, w ogóle jest petarda, więc wolałabym tańszą kawę e, ziarnistą, ją zmielić, niż droższą, potencjalnie, że jakaś jest fancy, fancy i ona już jest y, mielona wcześniej. Bo na przykład nawet, nawet jeśli są powiedzmy jakieś aromatyzowane kawy i chciałbym spróbować, ale jest, występuje tylko mielona, to rezygnuję z niej. I póki mm. nie jest to kawa ziarnista, aromatyzowana, no to, to, to nie podchodzę do tego. Tak po prostu. No, czyli to jest takie znaczące, bo akurat w naszym życiu, bo to już na stałe zostało, że właśnie y, bierzemy sobie Ziarnistą i ją właśnie robimy zwykle tuż przed parzeniem. Ja jeszcze tylko wspomnę, że kiedyś, mając dziecko na ręku, jedną ręką próbowałam też zmielić kawę, i na początku jakoś tak przyłożyłam dłoń na płasko do tego ekspresu i kciukiem mogłam sięgnąć do tego, do przycisku, więc to mieliło, ale potem jakoś się tak stało, że potrząsnęłam, ona cały czas się mieliła, a wieczko się oderwało od reszty. Więc ta kuchnia i wszyscy by, byliśmy w kawie. To też jest ciekawe wspomnienie dla mnie, akurat. Trzymajcie wieczko zamknięte szczelnie. Jeszcze czeka nas jedna pewnie przygoda. Nie dość droga, ale warto spróbować. A no, jeszcze oprócz takiego full automatu podłączonego do wodociągu. to tak to, to w przyszłości. Ale w międzyczasie myślę o Driperze. Jeszcze jest Driper, który możemy rzucić na, ku, na kubek. To wygląda coś takie jakby wsad do filtra, tylko z takim jakby ze spawanym talerzykiem, który ma jakby dziurki z spodu. Przekładzimy na kubek, rzucamy filter i odpowiednio tam to parzymy. Też podobno inna kawa wychodzi. To jest dopiero slow kawa. Filter w ogóle. Filter. <laughs> to jest bardzo kawa slow, no. Właśnie warto tak zwolnić, bo w ogóle o to, wszystko, o to, o to chodzi, że jak już robimy sobie też taką dobrą kawę, to, to, to nie jest teraz, wiecie, że szpanna dobrą kawę i w ogóle tylko. Nie kawołosze na w dupy się poprzewracało. No, ale czuję, że ten dzień jakoś tak się lepiej rozpoczyna, jak dobrą kawę sobie wypijesz i w ogóle nie trzeba mieć wszystkiego luksusowego, no ale warto mieć właśnie chociaż jakieś takie aspekty, które dzięki temu, że są fajne, no to też wpływają na to, że nam się lepiej żyje, bo tak naprawdę można by było. Za tą cenę kupić mnóstwo jakiegoś tam sprzętu do kawy albo coś i, i ją parzyć na odpierdziel, a tak przynajmniej się skupiasz, zatrzymujesz i, i przyciskasz tą wodę przez, y, przez filtr i, i sitko aeropresu na przykład. Więc dla mnie to jest super. A tym bardziej, jak można sobie to zrobić w terenie, to, to jeszcze wypróbujemy. No wiadomo, rzeczy, z których korzystasz, powinny być dobrej jakości na moje, nie? puty, łóżko. I jakby. ekspres do kawy do tego dochodzi, do tak. twojej teorii. Widzisz? Dokładnie. Dużo siedzę na tyłku, więc mam dobre krzesło. Co ci podchodzi lepiej, żeby było lepsze jakości? No bo to ponosi jakby twoją twój jakość życia, tak? Nie chcesz, nie wiem, kurde, wstawać do głównej roboty i siorować na tańszą główioną kawę, po to, żeby zarobić na, na tańsze pieniądze, po to, żeby wrócić na najtańszego mieszkania i spać w jakimś, kurde, starym materasu, po to, żeby się wyspać i wrócić do tej roboty. By się nie wyspać? Nie wyspać, i wrócić do tej roboty i pić tą kawę, która wykręca ci żołądek. No super, nie? <laughs> Findę życia. I jesteśmy bardzo ciekawi, jaką kawę wy pijecie. Jeżeli pijecie w ogóle, jak jesteście zagorzałymi przeciwnikami kofeiny, to również się chętnie dowiemy tego. Dlatego, jak słuchaliście podcastu, to napiszcie do nas na, na Instagramie, mnie najłatwiej znaleźć: Agata Boro. I tam sobie o kawie pewnie będziemy z okazji publikacji tego podcastu trochę dyskutować. My Wam życzymy najpyszniejszych kaw, czy innych naparów, jakie pijecie. Pysznie kawusi i, i, i miłego dziąkę. O właśnie, znacie, znacie <śmiech> tego <śmiech> mema. Smacznej <laughs> kawusi. Z jakimkolwiek politykiem z prawej strony. Smacznej <laughs> kawusi. Pysznej kawusi i wspaniałego dnia życzyli borowcy, czyli Agata Borowska. I Mateusz Borowski. I do usłyszenia pysznej kawusi. <laughs>